Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Cały czas kontynuujemy omawianie sytuacji na Ukrainie, sytuacji na najważniejszych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. W moich rozmowach z zaproszonymi gośćmi, czyli ekspertami w swoich dziedzinach, a dzisiaj po raz kolejny moim i Państwa gościem będzie analityk do spraw wojskowości, na bieżąco śledzący sytuację i rozwój wydarzeń na Ukrainie, Grzegorz Kucharski. Cześć Grzegorzu. Cześć Michale, dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa oczywiście do wsparcia finansowego naszej działalności. To dzięki Państwa wsparciu, Państwa życzliwości możemy rozwijać nasz profil, naszą działalność, którą jest Nowy Ład zarówno w wymiarze portalu, jak i naszej działalności w serwisie YouTube i to dzięki Państwa wsparciu tego typu rozmowy mogą regularnie pojawiać się na naszym kanale. Szczegóły odnośnie możliwości wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania, jak i na naszym profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Ład. A dzisiaj dwa najważniejsze punkty, jeżeli chodzi o mapę działań zbrojnych na Ukrainie, czyli niezmiennie obwód zaporoski, kierunek południowy, gdzie od czerwca trwają ukraińskie działania ofensywne, przy czym można domniemywać, że w jakimś wymiarze są one już stopowane, zatrzymywane, ograniczane przez Ukraińców i z drugiej strony kierunek awdijski, gdzie kilkanaście dni temu do działań ofensywnych przeszli Rosjanie. No ale w pierwszej kolejności południe, czyli wyłom ukraiński pod Robotynę. Jak wspomniałem, od czerwca tego roku trwały tam ukraińskie działania ofensywne. Jeszcze przed czerwcem mieliśmy zapowiedzi tego, iż Ukraińcy odzyskają Krym, później te ukraińskie zapowiedzi były na polu propagandowym, medialnym ograniczane, już nie Krym, a Melitopol, później już nie Melitopol, a Tokmak. Ostatecznie Ukraińcy do Tokmaku jednak nie dotarli i maksimum ich zasięgu to wspomniana wieś Robotynę, o którą ciężkie walki trwały przez kilkanaście tygodni. Ostatecznie została ona przez ukraińskie wojska wyzwolona, ale dalej Ukraińcy już się nie posunęli, zostali skutecznie zatrzymani przez rosyjskie działania obronne. Gdybyś, Grzegorzu, miał podsumować te ostatnie miesiące ukraińskich działań i samą ukraińską ofensywę na południu, to jak to Twoim zdaniem przebiegało i jak się zakończyło? No więc trzeba zacząć chyba faktycznie się przymierzać do podsumowania tej ofensywy, dlatego że wygląda na to, że operacje ofensywne ze strony ukraińskiej powoli są wygaszane, jest tam coraz mniej komunikatów o ukraińskich postępach, o ukraińskich atakach i taka sytuacja utrzymuje się od kilku tygodni. Najpierw trzeba by się zastanowić, co w ogóle było celem ukraińskiej ofensywy, bo te zapowiedzi polityków o wyzwoleniu Krymu czy o dotarciu w ciągu kilku tygodni do Melitopola to były zapowiedzi polityków, natomiast wojskowi tą operację zaplanowali chyba nieco inaczej. Świadczy to o tym, że kontynuowali tę ofensywę przez 3 miesiące, cały czas starając się zmęczyć przeciwnika, przełamać jego obronę. Musimy sobie zdawać sprawę, żeby prowadzić działania wojskowe, operacje wojskowe są potrzebne dwie rzeczy. Po pierwsze są potrzebni żołnierze, ale po drugie ci żołnierze muszą mieć czym strzelać, co jeść, co pić, muszą mieć paliwo do swoich pojazdów. Wojna na Zaporożu była tak naprawdę wojną materiałową. Ukraina przygotowała tysiące ton zaopatrzenia, żeby tę operację przeprowadzić, licząc na to, że dzięki tym zapasom zdoła doprowadzić do sytuacji, w której oni wciąż będą mieli jeszcze środki do walki, a Rosja z mostem na Krym, z uszkodzonym mostem na Krym, z cały czas atakowanym zapleczem, z atakowanymi innymi połączeniami z Krymem, nie będzie w stanie zaopatrywać swoich żołnierzy. I w pewnym momencie ta operacja, ta obrona rosyjska po prostu załamie z uwagi na to, że Rosjanie nie będą w stanie utrzymać tej obrony i podtrzymać zdolności bojowej wojsk tam się znajdujących. Czyli powtórka z tego, co obserwowaliśmy w trakcie działań ofensywnych w kierunku Chersonia, gdzie ostatecznie Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się z uwagi właśnie na te problemy zaopatrzeniowe, logistyczne. Przy czym tam był ten atut w postaci zniszczenia mostu antonowskiego i Dniepru, który stanowił poważne utrudnienie dla rosyjskiej logistyki. Tu takiego atutu Ukraińcy nie mieli. Dokładnie tak, chociaż też nie tak, że nie mieli takiego atutu. Jeżeli sobie popatrzymy, jak wygląda droga zaopatrzenia wojsk rosyjskich, to Rosjanie większość zaopatrzenia dostarczają na front koleją. To jest cały czas podstawa ich logistyki, w związku z czym droga zaopatrzenia prowadziła przez Krym i z Krymu następnie w okolice Melitopolu, Tokmaku. Nie ma połączenia kolejowego ze wschodem bezpośrednio przez Mariupol. Tutaj o to połączenie kolejowe toczyły się walki pod Wuchedarem. Linia kolejowa do Doniecka jest cały czas pod ostrzałem ukraińskim, jest nie do wykorzystania. Innego połączenia z Mariupola ze wschodem nie ma. Dopiero w tej chwili Rosja wykonuje dodatkowy tor, który będzie łączył Mariupol z Rostowem nad Donem. I to jest jeden z też z efektów, z czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, oceniając całą operację. Natomiast większość zaopatrzenia tak naprawdę, które trafiała i pod Tokmak i dalej, nawet dalej na wschód, była transportowana przez Krym i z Krymu przez Melitopol, przez Tokmak, tą linią kolejową, która się znajduje na tej wysokości. Na tej wysokości to jest jedyny główny węzeł komunikacyjny dla całej rosyjskiej logistyki. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy doszło do uszkodzenia mostu krymskiego, a potem były bombardowane kilkukrotnie mosty połączenia przez myki, sytuacja rosyjska wcale nie była dużo łatwiejsza niż pod Chersoniem. Zresztą widzieliśmy czkawkę rosyjskiej armii w połowie sierpnia, kiedy próbowali odciążać ten odcinek, czy to rzucając do walki pierwszą gwardyjską hen daleko na północy, czy potem kierując tu spadochroniarzy. Oddziały WDW, które tak naprawdę zostały skierowane, by łatać ten odcinek w momencie, kiedy się zaczynało sypać, kiedy zaczynało być naprawdę ciężko. I chyba właśnie to skierowanie w ten rejon działania spadochroniarzy zaważyło o tym, że ostatecznie ukraińska ofensywa, że to Rosjanie przetrwali to przesilenie sierpniowe jako strona, która zachowała większą zdolność bojową, a Ukraina wyczerpała przygotowane tą ofensywę zapasy i tak naprawdę musiała zawiesić dalszą działalność, dlatego że nie udało im się uzyskać efektu, który zamierzali, nie udało im się wymusić załamania logistyki rosyjskiej, nie udało im się doprowadzić Rosjan, zmusić Rosjan do wycofania z tych pozycji z uwagi na brak zaopatrzenia. Dlaczego WDW było tak ważnym czynnikiem? Są to oddziały, które są lżej wyposażona niż klasyczna piechota zmechanizowana, są też doktrynalnie jakby przystosowane do tego, żeby z mniejszej ilości zaopatrzenia wyciągnąć jak najlepszy efekt. I to chyba w tym miejscu było najważniejszą zaletą tych oddziałów. Mając mniej liczne, lżej wyposażone oddziały spadochroniarzy elitarnych, dostarczając im tą samą ilość zaopatrzenia, którą by otrzymywały oddziały zmechanizowane, Rosjanie byli w stanie dużo efektywniej funkcjonować, bronić się, działać i to tak naprawdę przekreśliło szanse na powodzenie, na uzyskanie powodzenia przez Ukraińców w drugiej połowie sierpnia, kiedy jeszcze w połowie sierpnia wyglądało na to, że szanse na to powodzenie są całkiem duże. Czyli rosyjski sukces? Powiedziałbym raczej brak sukcesu ukraińskiego. Ten rosyjski sukces jest to, co Ukraińcy zrobili, to tak naprawdę utrzymali inicjatywę przez 3 miesiące utrzymali inicjatywę, uniemożliwiając Rosjanom podjęcie działań. Ukraińska ofensywa nie tylko zadawała Rosjanom straty, ale także drenowała ich zaopatrzenie. Każda tona zaopatrzenia, która dotarła pod Tokmak, musiała być pod ten Tokmak dowieziona, musiała być tu na miejscu rozdysponowana, to były tysiące ton tygodniowo i te tysiące ton musiały trafiać w ten rejon, a nie trafiały pod Awdijiwkę, czy nie trafiały pod Bachmut. Rosjanie natomiast zoptymalizowali w pewnym momencie swoje rozdysponowanie zaopatrzenia, to na przykład zaprzestali pod Bachmutem bardzo kosztownych dla nich kontrataków. Kosztowało ich to teren, ale poprawiło to sytuację zaopatrzeniową na całym froncie. Potem skierowali tu WDW, co również spowodowało, że presja na zaopatrzenie i zasysanie, ilość zasysanego zaopatrzenia spadła. Tak naprawdę Ukraina faktycznie, podejrzewam, około 6-4 tygodnie temu zaprzestała tak naprawdę poważniejszych akcji. To jest moment, w którym Rosjanie zaczęli budować swoją rezerwę materiałową, którą teraz wykorzystują pod Awdijiwką. I zaraz do tego przejdziemy, ale zanim Awdijiwka, to jeszcze tylko pytanie, czego jeszcze możemy spodziewać się na południu? Ja myślę, że tutaj żadna ze stron w tej chwili nie jest gotowa, by kierować w to miejsce akurat jakieś większe ilości zaopatrzenia. Dla Rosjan to była operacja wymuszona przez Ukrainę, więc to, że oni przestają odczuwać w tym miejscu presję i nie muszą już tutaj dłużej lokować bardzo dużej ilości swojej logistyki, to jest dla nich zaletą i tutaj nie będą próbowali w tej chwili tu przejść do jakichś gwałtownych kontrataków, chyba że uda im się w końcu ukończyć linię kolejową do Melitopola i to zaopatrzenie tu się pojawi w dużej ilości, dużo szybciej i dużo taniej niż jest dostarczane teraz. Ale to są jeszcze 2-3 miesiące. Podejrzewam, że jesienią, jeżeli będą tu jakieś prowadzone akcje, to będą starcia pomiędzy spadochroniarzami a ukraińską piechotą zmechanizowaną na terenie dość w warunkach jesiennej pluchy. Co prawda ten teren podobno aż tak nie zamienia się w tak błotnisty jak i reszta Ukrainy, jednak tak czy inaczej lekka piechota rosyjska może mieć tu pewną przewagę, ale raczej nie spodziewam się jakichś przełomowych wydarzeń. Raczej ten front tutaj ustabilizuje się, będą przechodziły pojedyncze pasy lasu z rąk do rąk, natomiast nie będzie to jakichś przełomowych wydarzeń. Tak to w tej chwili wydaje się ewoluować w kierunku takiego uśpienia w tym miejscu. W takim razie wspomniana Awdijiwka i co tam się dzieje? Proszę o Twoją opinię. Awdijiwka jest to miasto tuż obok Doniecka, które jest dla Ukrainy symbolem walki z prowadzenia jeszcze tej dawnej operacji antyterrorystycznej i oporu przed rosyjską agresją, przed separatystami. To jest bardzo ważny symbol, bardzo ważne miejsce. Jest to miejsce, które było umocniane i przygotowywane na to, że może stać się celem rosyjskiego ataku w zasadzie od 2014 roku. Na początku operacji agresji rosyjskiej Rosjanie nie atakowali specjalnie intensywnie Awdijiwki. Ten front tu się praktycznie nie ruszył. Tą linię, którą widzimy, to jest ta sama. Ten front przebiega mniej więcej w tym samym miejscu, w którym przebiegał w roku 2021. Więc Rosjanie wiedzieli, że to jest teren trudny, że to jest teren przygotowany do obrony, ciężko zaminowany z umocnieniami. Stopniowo udało im się jednak uzyskać powodzenie na północ i południe od Awdijiwki, uzyskać coś w rodzaju przeskrzydlenie. Ostatnio natomiast najdalszym zasięgiem ich postępów była Krasnohoriwka, leżąca w dolinie, nieduża miejscowość, z której tak naprawdę kilka razy próbowali wychodzić w kierunku linii kolejowej prowadzącej do Awdijiwki, natomiast nie mieli specjalnie, nigdy nie było tam dużych szans na powodzenie, głównie z uwagi na ukształtowanie terenu. Tak naprawdę już linia kolejowa leży wyżej niż sama Krasnohoriwka, tak samo potężny zakład przemysłowy, który znajduje się nieco bardziej na południe, Koksownia, stanowił taki rygiel obrony nie do ruszenia, nienaruszalny i kontrujący jakiekolwiek możliwości ze strony rosyjskiej prowadzenia ataków. Natomiast od 2 tygodni Rosjanie podjęli bardzo silne operacje na tym obszarze, chcąc ewidentnie dokonać zamknięcia Awdijiwki, jeśli nie w pełnym okrążeniu, to w takim worku przypominającym sytuację z Bachmutu, czyli dokonać 3/4 okrążenia, uniemożliwić Ukrainie dostarczanie do samej Awdijiwki i zaopatrzenia, ewentualnie spowodować, że zarówno rotowanie oddziałów, jak zaopatrywanie oddziałów tam się znajdujących będzie bardzo kosztowne, i powoli zacząć czyścić Awdijiwkę w momencie, kiedy znajdą się w tej korzystnej dla siebie sytuacji. Teren, który tu widzimy, najważniejszym takim punktem, o który się toczy w tej chwili walka i który się pojawia regularnie w mediach, jest tak zwana hałda żużlu. To jest to wzniesienie, może ukryję strefę kontroli chwilową, żeby lepiej móc się przyjrzeć terenowi, który widzimy. O, dobrze. Jest to ogromne wysypisko popiołów i żużlu, będące produktem ubocznym zakładu przemysłowego, który znajduje się obok. Wznosi się ono na niemal 40 metrów wyżej niż otaczający teren i na początku starcia było pod pełną kontrolą ukraińską. Ukraina stąd tu miała punkty obserwacyjne, tu miała jakieś prawdopodobnie stanowiska pocisków przeciwpancernych, których była w stanie obserwować, stąd była w stanie obserwować zbliżające się oddziały rosyjskie, wzywać wsparcia artylerii czy razić pociskami przeciwpancernymi pojazdy rosyjskie znajdujące się nawet do 4 czy 5 kilometrów od tego wzgórza, więc mówimy o tym, że to wzgórze dawało w zasadzie Ukrainie kontrolę aż po szosę, aż po główną drogę i powodowało, że jakikolwiek atak rosyjski nie mógł się zakończyć w Krasnohoriwce. Jak Rosjanie rozpoczynali koncentrację do ataku, to oni musieli koncentrować oddziały 4-5 kilometrów jeszcze dalej na wschód, by dopiero stąd przemieścić się i przerzucić je stąd dopiero dokonywać ataki. Przy czym jak widzieliśmy zdjęcia ze zniszczonych pojazdów, to już ta droga była usiana wrakami rosyjskich wozów, które już na podejściu, jeszcze zanim w ogóle weszły w kontakt z Ukraińcami, już ponosiły te oddziały straty, już te oddziały były osłabiane. Niestety Rosjanie zgromadzili tych sił na tyle dużo, że udało im się stopniowo poszerzyć strefę kontroli. Najpierw wyszli z samej Krasnohoriwki, uzyskując kontrolę nad linią lasu i tak naprawdę nad wzgórzem, które nad nią panowało. Następnie podeszli pod hałdę żużlu i zmusili Ukrainę do jej opuszczenia. Na dzisiaj większość map zakłada, że hałda żużlu znajduje się w strefie rosyjskiej kontroli. Ja nie jestem przekonany, czy to już ma miejsce, dlatego że sam teren jest bardzo trudny do utrzymania. Tak naprawdę jest to praktycznie rzecz biorąc pustkowie, usiane tylko zrzuconymi przez ciężarówki i przez wywrotki kubkami twardego, zbitego żużlu, w którym ani nie można specjalnie się wykonać umocnień polowych, ani się nie można schronić. Tak naprawdę ten teren to jest pole śmierci dla każdego, kogo tu zastanie ostrzał artyleryjski. Dlatego obie strony regularnie donoszą nam, że udało mi się opanować hałdę żużlu. Rosjanie to ogłaszali już 4 czy 5 razy i faktycznie prawdopodobnie kilkukrotnie wdarli się na jej teren. Czy tu, po tych ostrych stokach, od wschodu czy od północy. Tu jest też dodatkowa rampa wjazdowa. Tą rampą prawdopodobnie przynajmniej raz jakieś pojazdy tam dołały radę dotrzeć. Ale oni zawsze byli z tego miejsca wyrzucani czy kontratakami ukraińskimi, czy ostrzałem artyleryjskim, czy atakami dronów. Po prostu to nie jest teren, w którym można się umocnić, wejść i się okopać. Po prostu tu się nie da okopać, jeśli się nie ma ciężkiego sprzętu, który w tym pomoże, jakichś prefabrykowanych elementów i umocnień. Dlatego ten teren myślę, że będziemy mieli jeszcze kilkakrotnie informację, że jedna czy druga strona go oczyściła i opanowała. Dlaczego on jest tak krytyczny? Raz, w momencie, dopóki był pod kontrolą ukraińską, dawał Ukrainie tą ogromną przewagę 4 czy 5 kilometrów wglądu w głąb pozycji rosyjskich i pozwalał z wyprzedzeniem reagować na każdy atak, zanim Rosjanie podeszli do ataku, Ukraina była w stanie już sprowadzić odwody, była w stanie ich porazić artylerią, była w stanie przygotować się do tego kontrataku. W tej chwili już ten atut Ukraina straciła, dlatego te ataki rosyjskie będą coraz groźniejsze. Drugi element jest taki, że jeżeli Rosjanie opanują i zdołają tutaj na stałe uzyskać swoją obecność, to oni z kolei uzyskają wgląd z tej hałdy we wszystkie drogi zaopatrzeniowe prowadzące do Awdijiwki, czyli uzyskają to, co mieli w pewnym momencie w Bachmucie, że Bachmut musiał być zaopatrywany przez jakieś drogi polne, wzdłuż linii lasu się przemieszczały jakieś lekkie pojazdy, gdyż główne drogi zaopatrzenia były pod rosyjską obserwacją i pod ostrzałem przez rosyjskiej artylerii. Więc grozi nam, jeżeli uda się Rosjanom uzyskać stałą obecność na tej hałdzie, że Awdijiwka zamieni nam się w kolejny Bachmut. Kolejnym celem rosyjskim na pewno będzie sam zakład przemysłowy. Ewentualnie najpierw spróbują opanować miejscowość nieco bardziej na północ, stepowe, która znajduje się już za torami, ona leży poniżej. Tutaj teren znowu się obniża stepowe i kolejne miejscowości leżą już w coraz głębszej dolinie, więc w momencie, kiedy Rosjanom uda się osiągnąć linię torów kolejowych, będą mieli dogodną pozycję, by bądź wkroczyć do stepowego, bądź przynajmniej zmusić Ukrainę, by z tego stepowego wyszła, ponieważ będą stale pod rosyjską obserwacją, będą stale pod rosyjskim ostrzałem. Sam zakład prawdopodobnie będzie małym Azowem. To jest oczywiście teren mniejszy niż Huta w Mariupolu, natomiast to też jest to są ciężkie budynki, ciężkie zakłady walki. One mogą trwać tygodniami i doprowadzić i będą na pewno bardzo kosztowne. Jednak jeżeli Rosjanie uzyskają panowanie nad hałdą żużlu, będą mieli wgląd też do pewnego stopnia w głąb tego zakładu, będą w stanie kontrolować sytuację i upadek tego zakładu to jest właściwie koniec całej Awdijiwki, dlatego że mając ten zakład, Rosjanie będą decydowali, kto może, kto nie może dotrzeć do miasta. W takim razie spójrzmy jeszcze na ten południowy kierunek natarcia Rosjan. Jakie on miał znaczenie, jaki był cel i jak tam sytuacja może się rozwinąć? Rosjanie od południa próbują tak naprawdę uzyskać efekt kleszczy, czyli już w tej chwili skrócili obszar, przez który mogą się przemieszczać do Awdijiwki transporty ukraińskie do 6 km. Każda zdobyta linia drzew powoduje, że Ukraina traci swobodę manewru, ma coraz mniej miejsca na przemieszczanie się, na przemieszczanie swoich oddziałów czy przemieszczanie zaopatrzenia i będzie dla Ukrainy każda stracona linia drzew to są dodatkowe straty dzienne na rotowaniu oddziałów, czy na ewakuacji rannych, czy na zaopatrywaniu oddziałów, które wciąż bronią Awdijiwki. Tylko jeszcze poproszę Cię, żebyśmy szerzej spojrzeli na samą Awdijiwkę. Dlaczego Awdijiwka? Dlaczego teraz? I co skala rosyjskiego uderzenia, ale też rosyjskich strat mówi o rosyjskim potencjale, rosyjskich możliwościach? To, że Rosjanie byli w stanie przygotować taką operację, oznacza, że ukraińska ofensywa na południu, na Zaporożu musiała się zakończyć kilka tygodni temu, dlatego że Rosjanie, dopóki Zaporoże pochłaniało ich zasoby, nie byli w stanie zgromadzić odpowiednich rezerw, nie byli w stanie zgromadzić odpowiednich materiałów, by taką operację przeprowadzić. To, że Ukraina wyczerpała swoje zdolności ofensywne tam, uwolniło Rosjan i umożliwiło im przejęcie inicjatywy. Więc to jest jakby wyjaśnienie, dlaczego teraz, dlaczego tam. Awdijiwka jest tak naprawdę ostatnią dużą miejscowością w okolicach Doniecka. W momencie, kiedy Rosjanie opanują Awdijiwkę, zmuszą Ukrainę do cofnięcia się i to będzie cofnięcie się prawdopodobnie na linię rzeki, czy na linię na kolejną dolinę, linię kolejnych dolin, strumieni jezior, uzyskają tak naprawdę bezpieczeństwo Doniecka, uzyskają możliwość być może korzystania z lotniska, chociaż ono wciąż jeszcze będzie tuż obok linii frontu, więc jeszcze długo pewnie nie. Natomiast jest to jakby ostatnie duże miasto z aglomeracji donieckiej, które pozostało do opanowania dla Rosjan. W tym momencie to Rosjanie mają wszystkie atuty, to Rosjanie są w stanie wykorzystać Awdijiwkę do koncentracji oddziałów, do przechowywania zaopatrzenia, a Ukraina ma za plecami już w zasadzie tylko wsie i stepy, aż pod Pokrowsk. Więc Awdijiwka jest bardzo ważnym punktem oporu, jest takim punktem zaczepienia dla Ukrainy. Jeżeli ją stracą, będą się musieli cofnąć. To jest chyba główne zabezpieczenie Doniecka i odebranie Ukrainie tego punktu zaczepienia, to są najważniejsze elementy. Być może Rosjanie też po cichu liczą, że Ukraina spróbuje podjąć bitwę w tym rejonie, odblokować Awdijiwkę, czy wykonując uderzenie na południu, czy wykonując uderzenie z północy. Natomiast takie operacje byłyby dla Ukrainy niezwykle ryzykowne. Dlatego, że wszystkie te obszary są, zwłaszcza z kierunku północnego, są w zasięgu artylerii rosyjskiej z rejonu Górłówki. I ten obszar znajduje się tuż obok centrów zaopatrzeniowych rosyjskich, znajduje się w pobliżu ich linii zaopatrzenia, gdzie mogą bardzo szybko przerzucić dużo odwody, a dla Ukrainy skierowanie tu sił to będzie coś, co będzie wymagało potężnej operacji logistycznej i będzie bardzo kosztowne, więc myślę, że to są główne powody, dlaczego Awdijiwka. W takim razie spójrzmy jeszcze nieco do przodu i na perspektywę rozwoju sytuacji w tym regionie. Wspominałeś o tym, że Awdijiwka może być drugim Bachmutem, więc czy możemy spodziewać się długiej, kilkumiesięcznej kampanii walki o to miasto i czy z punktu widzenia ukraińskiego wchodzenie w takie walki na wyczerpanie właśnie na wzór Bachmutu po raz drugi byłoby działaniem racjonalnym, czy też oddanie Awdijiwki byłoby jednak opcją korzystniejszą, biorąc pod uwagę ewentualne straty i zasoby zaangażowane do walki o to miasto? Czy z punktu widzenia ukraińskiego Awdijiwka ma jakieś kolosalne znaczenie? Oczywiście jest punktem prestiżowym, ważnym z znaczenia propagandowego, ale umówmy się, z Awdijiwki Ukraińcy nie wyprowadziliby ofensywy na Donieck. Dokładnie, więc z czysto militarnego punktu widzenia pytanie jest w zasadzie tylko o to, jak duże zapasy, jak długą operację zaplanowali Rosjanie. Czy Rosjanie zaplanowali tę operację na całą jesień i mają przygotowane możliwość zaopatrywania atakujących oddziałów przez kolejne 2-3 miesiące? Bo w takim wypadku utrzymanie Awdijiwki będzie Ukrainę kosztowało więcej niż Rosjan. Głównie dlatego, że połowa zaopatrzenia, które do Awdijiwki będzie trafiała, będzie po drodze niszczona. I z czysto militarnego punktu widzenia, jeżeli rosyjskie zapasy są dostatecznie duże, to obrona Awdijiwki będzie drugim Bachmutem de facto, czyli będzie czymś, co uniemożliwi Ukrainie zebranie zapasów i odzyskanie inicjatywy, gdyż wszystkie zapasy będą tak naprawdę na bieżąco, Awdijiwka będzie pochłaniała te zapasy. Ale pytanie jest właśnie, czy Rosjanie faktycznie zdążyli aż tak poprawić swoją logistykę i zaopatrzenie, czy też przygotowali się raczej na 3-4-tygodniowy szturm Awdijiwki z nadzieją, że Ukraina się wycofa i tak naprawdę te ataki mogą za tydzień ustać, bo się okaże, że Rosjanie z kolei wyczerpali swój potencjał ofensywny. To jest tak naprawdę pytanie do wywiadu ukraińskiego i jego oceny sytuacji. To już na koniec zapytam o kwestię sposobu prowadzonych działań. Tu wzorce właściwie się powtarzają w pewnym wymiarze, bo mieliśmy najpierw słynny Wuchedar i rzeź rosyjskich brygad zaangażowanych, zwłaszcza rosyjskiego sprzętu pancerno-zmechanizowanego. Później mieliśmy Zaporoże i ukraińską próbę przełamania pancerno-zmechanizowanego, która zakończyła się również poważnymi ukraińskimi stratami. Teraz mamy rosyjski szturm na Awdijiwkę, kleszcze pancerno-zmechanizowane okupione kolosalnymi, abstrakcyjnymi więc stratami. Czy z tego można wyciągać wnioski, że tego typu prowadzenie działań na Ukrainie już właściwie przechodzi do lamusa i nie ma możliwości prowadzenia działań w ten sposób? Wobec tego, czy czekają nas działania wyłącznie oddziałów szturmowych piechoty, wspartych ewentualnie przez broń ciężką, czy to jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać takie wnioski? Czy trzeba przypomnieć, że pod Bachmutem Rosjanie próbowali działań szturmowych lekką piechotą, bo tak naprawdę taką rolę pełnił Wagner, niezależnie co sądzimy o jakości tych oddziałów, to była zasadniczo lekka piechota. Natomiast potem powrócili do działań zmechanizowanych, mimo tego, że próbowali tworzyć różnego rodzaju oddziały, też słynne Storm Z, które skończyły się też blamażem. Myślę, że przynajmniej wojska rosyjskie nie są gotowe do tego, by prowadzić działania szturmowe lekkiej piechoty w sposób efektywny. To jest kwestia braku kadry oficerskiej, to jest kwestia braku samodzielności. Lekka piechota wymaga tego, żeby byli myślący, samodzielni podoficerowie, żeby decyzje zapadały na poziomie dowódców drużyn, a nie na poziomie pana pułkownika czy pana generała brygady, który określa który karabin maszynowy być rozmieszczony. Natomiast zarówno armia rosyjska, jak i cały czas jeszcze duża część armii ukraińskiej wciąż tkwi mentalnie w tych wzorcach sowieckich, kiedy samodzielność i inicjatywa dowódców była wszędzie poza oddziałami elitarnymi, takimi jak specnaz czy jak WDW, była traktowana jako wada, dlatego że żołnierze mają wykonywać rozkazy, mają być pionkami, które generał przesuwa po szachownicy, a nie wykazywać swoją własną inicjatywę. Dlatego podejrzewam, to jest główny powód, dla którego nie widzimy już w tej chwili prawie wyłącznie działań szturmowych. Po prostu armie nie są na to gotowe, te armie konkretne nie są na to gotowe. Ale w jakimś wymiarze obie te armie adaptowały się do tego typu działań. Z jednej strony u Rosjan mieliśmy wykorzystanie wojsk powietrzno-desantowych, często właśnie w charakterze oddziałów szturmowych piechoty, a z drugiej strony Ukraińcy utworzyli szereg brygad szturmowych, w tym najsłynniejsza 3. Brygada szturmowa, która zaangażowana jest na południe od Bachmutu. No to są oddziały lekkiej piechoty szturmowej. Odnoszą one pewne zyski terytorialne, pewne sukcesy. Oczywiście są to sukcesy marginalne, okupione poważnymi stratami, przeciągające się w czasie, ale nadal są to większe sukcesy niż wykorzystanie oddziałów pancerno-zmechanizowanych. Tak, dokładnie. Natomiast jak sam zauważyłeś, to są oddziały elitarne de facto. To są pojedyncze, w skali całej armii to jest 10% formacji. W przypadku 3. szturmowej to są oddziały ochotnicze, w przypadku WDW to jest elita elity, najlepiej wyszkolone, najlepiej wyposażone i najlepiej tak naprawdę traktowane wojsko w całej Federacji Rosyjskiej. Cała reszta to jest próba walki spieszenia z mechu i rzucenia ich do ataku w formie piechoty. To nie będzie walka lekkiej piechoty, tylko to będzie wojsko walczyło jak za Wielkiej Wojny Oszczyźnianej atak ludzką falą. Taki będzie efekt zastosowania źle wyszkolonych, źle dowodzonych, nieprzygotowanych żołnierzy bez sprzętu mechanicznego. W związku z czym oni są skuteczniejsi, kiedy jadą tymi BWP, niż kiedy by próbowali walczyć na piechotę. No, czyli innymi słowy ten pad, który właściwie trwa od niemal roku, od listopada 2022, jest kontynuowany i perspektywa zmiany tej sytuacji raczej nie powinna napawać jednej i drugiej strony optymizmem. I te sporadycznie pojawiające się, a moim zdaniem zasadne porównania wojny rosyjsko-ukraińskiej do wojny iracko-irańskiej się sprawdzają i mamy do czynienia po prostu z brakiem możliwości odniesienia sukcesów na polu stricte militarnym przez jedną i drugą stronę. Tak, przy czym trzeba pamiętać, że Rosja ma swój własny przemysł zbrojeniowy, ma swoje własne zaplecze, zaopatrzenie i surowce, a Ukraina jest w 100% zależna od pomocy zachodniej. W związku z czym Ukraina będzie tak długo w stanie utrzymać ten pad, jak długo Zachód będzie ją wspierał. W momencie, kiedy Zachód straci możliwość wspierania, czy poprzez to, że w tej chwili będzie musiał się zaangażować na Bliskim Wschodzie, czy pojawi się jakiś konflikt na Dalekim Wschodzie, Ukraina samodzielnie tego pata nie będzie w stanie dalej utrzymać. Tak, to niezwykle istotny wniosek z Twojej strony i warty zapamiętania dla naszych widzów i naszych słuchaczy. No i tym akcentem raczej mało optymistycznym z punktu widzenia Ukrainy, bo to skala zależności ukraińskiej od wsparcia materiałowego z Zachodu jest po prostu przytłaczająca i ma podstawowe znaczenie dla ukraińskich możliwości obronnych, ale i ofensywnych. I tym akcentem, tym wnioskiem kończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem po raz kolejny zresztą był analityk do spraw wojskowości Grzegorz Kucharski. Serdecznie Ci, Grzegorzu, dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję, do widzenia. I Państwu również dziękuję za uwagę, za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam już na koniec do polubienia tego nagrania i pozostawienia swojego komentarza. To pomoże nam w tej nierównej walce z algorytmami i z całą pewnością słyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach Raportu z Frontu. Do usłyszenia.